Katarzyna Szuter, WWA Bank. Z przykrością informuję, że wszystkie wypłaty z pana konta zostały zablokowane. Ale jak to? Brak wpływów na konto spowodował, że zablokowaliśmy wszystkie pana karty kredytowe. Informuję także, że w zaistniałej sytuacji bank został zmuszony zająć pana mieszkanie oraz wszystkie znajdujące się w nim rzeczy, samochód i skuter. Skuter też? Niestety takie są obowiązujące procedury. Na chwilę obecną nic nie możemy poradzić. Na koniec chciałabym spytać, jak ocenia pan jakość rozmowy? Dobrze. Czy wszystkie informacje zostały dobrze przekazane? Dobrze. Życzę zatem miłego dnia. Do widzenia. Ej, ale po co trzeci kierownik produkcji? Ty się nie pytaj, bo zaraz wchodzimy. Dobra, dobra, gramy. Mhm. Jedziesz. Właśnie w tym miejscu na Urszynowie miał powstać kolejny szpital. Niestety, szpitala nie będzie. Mes lubi cash. Cashu natomiast nie ma prezydent miasta Warszawy. Ej, gdzie ty idziesz? Ej, ale gdzie ty się zwijasz? No co, nie mają pieniędzy na ten program. Nie ma hajsu. Ej, nie ale ma cashu, mes. Ale zostań jeszcze. Ty... Mes, mam swoją kartę na wymianę. Grzegorz, byłeś najlepszym zmieniaczem karty, jakiego mogłem się tylko wyobrazić, ale twój etat też zredukowali. No nie żartuj, gdzie ja teraz robotę znajdę? Nie wiem, człowieku. Gdzie ja pracę teraz znajdę? Mes, zabrali mi skuter! Włoski skuter! Moja Bella... Siadaj. Moja Bella, włoska... Siadaj! Zabrali! Spokojnie. Gdy ty panikowałeś, ja wszedłem do internetu i znalazłem niesamowite oferty pracy. Kaszubska Telewizja CSB TV szuka reporterów na wakacyjny program. Wchodzę w to! Wchodzę. Jest jeden problem. Tam trzeba mówić po kaszubsku. Ale czy ja nie umiem po kaszubsku? Ty nie umiesz po kaszubsku, przecież... Ja... Wróć mi do muzyki! Wróć! Ale. Drużyna, jesteśmy tu sędziami. Lecz jedna drużyna, jesteśmy tu sędziami. Jesteśmy tu sędziami. Myślałeś, że to może zostać pomijany. Daję mu stówkę i wbijam, wiesz? MCMS, lubię cash. Nieważne czy to złotówki czy nie. Jestem w klubie, wiesz? M kreska, S kreska. Mes, wiesz co, to dobra imprezka. Siemanko maleńka, jak ci życie pójdzie? MCMS już zna twoje imię. Ostatnio brzmiało stuwa przy barze. Ale to były amatorki tanie. Za profesjonalistki trzeba przepłacać. Daję dwie stówki i znikam na czas. Myślałeś, że to wysłałem to CV. No wysłałeś i co? Odpisali. Biorą nas. Biorą nas? Hej, to wsiadamy do twojego SUV-a i jedziemy. Będzie wycieczka. Jest mały problem. Panie Zbyszku! O, witam pana z telewizji. Witam panie Zbyszku. Jak tam mój SUVik? SUVik naprawiony, śmiga. Elegancko. Naprawdę? Tak. No, sztuka nówka. No to co? Kluczyki i ja zmykam. Aha, no, tysiączek i kluczyki, po kosztach. Panie Zbyszku, teraz nie mam pieniążków. No jak to, pan z telewizji nie ma pieniążków? Nie, no ale mi się teraz robota szykuje na północy, ja teraz pan daje, ja przyjeżdżam furą, ładujemy kaskę i jedziemy. U nas też jest kryzys, forsa stół i pan odjeżdża. Panie Zbyszku, jak ja mam oddać, jak ja mam robotę na północy? Może jakiś, co ja mam zrobić? Po programie wtedy pan mi odda. Dobra, to damy pan samochód, ja lecę. Nie, to ja sobie zostawię jako poręczenie, a panu dam zastępczy. Lubię swojego SUVika. Wiem, że pan lubi i wiem, że pan do mnie wróci.
Proszę bardzo, zastępcza fura, powodzenia, do zobaczenia. Ech, ci z telewizji, gwiazdy cholerne. Przecież nie miał kiedy się rozwalić ten SUV. Jeden samochód ze zdrem, czy nie jest taki zły, jak na samochód ze zdrem. Słuchaj, jest taka sprawa, że oni tam gadają po kaszubsku. Ty nie znasz kaszubskiego, ja znam trochę. Znam takie słowo jo. Jo? Które oznacza tak. Jo. Takie śmieszne słowo. Nie, moja ciotka jest kaszuber. Ale o co chodzi? Ty nie masz akcentu, ty to jo po prostu spaprzesz. Nie, no daj spokój, ja nie będę gadał po kaszubsku. Ja to potrafię. A może ja im powiem, że jak będziemy na tej rozmowie, nie? To ja im powiem, że mi gardło boli i ja nie mogę mówić. Albo ty im powiesz, bo ja nie mogę mówić przecież. No, cholerka. To jest jakiś pomysł. Mes, co sądzisz? Spoko, nie? Tak ci fejn. Mają tam metro, Mes, mają tam metro. Mes, a dużo jest tych kaszubów. Mes, a są tam bieżące? A jest tam ktoś z Warszawy? Mes, a jest tam warszawskie przedmieście? A mają tam syrenkę? Mają, Posejdonac miał nie jedną syrenę. Mes, a tam gdzie tam nie? Nie, może po prostu połudzić. Mes, a łazienki tam mają? Tak, mają tam łazienki. Mes, a internet tam jest? Biera? Sieć na pewno jakaś jest. Mówiłem ci, żebyś nie zastało. Mówiłem ci, żebyś wziął już pieza. No, co my teraz robimy? Co ty w ogóle się? 200 metrów od kaszu. Ty wziąłem ci piesowowi? Komornik go zabrał, dobrze o tym wiem. Ty chciałam się brać z tobą, Lanusz jedy. Chyba to szuka. Witam panowie, mam przezerunywali CV. Najwestrze na to, że coś tam wam rozmieje ta. Jo! Jacyś doświadczeni telewizjowy je, ale nie mu ta nieżudnyłe doświadczeni na kaszebach. Nie wie ta, jacy są kaszebi, co robią, jacy są zweci, tradycje. Jo! Myślę równak, że Skornowa i tak co rok tu przejeździ wuta i robi ta to prywatno, to może ta testować na jej atrakcje latny. Jo! No, widzę, że se rozmijemy. Jo! Finansowo moją propozycję widzę taką. Pierwszy program robi ta za darmo. Jo! Dregu? Jo! Dobra, Dregu to może tak 500 zł na dwóch? Odpowiedź wam, a taki układ? Jo, jak se rozmijemy, to proszę bardzo, tu mamy do podpisania. Plus czytelno i po kasiepsku. Jo. Może teraz was ochłyblecie to jakoś, co? Bo widzę, że zwaje ta kupura, że... Jo. No, ja na kaszeba. Wesną sukces z tam Jelenę i proszę wylecieć swoje gardło. Bo to bardzo programa dla głuchoniemych, a tacie telewizję tu nie ma. Jo. No to skoro jesteśmy do Guduny, to możemy mówić po polsku. Jo! Nauczycie się kaszubskiego, rozumiem, przez ten czas. Kontrakt z życia podpisany. To co? Pierwsze zadanie, tak? W takim razie. Macie to zrobić na jutro. Tutaj są wszystkie szczegóły. No i licz na to, że będzie lepiej niż na tej rozmowie. Nie, weź, dobra, weź. I co teraz? No, robimy to, nie? Ja za pięć dych. O nie, ten to za darmo. O, cholerka.